podstawie wyników badań będziemy oceniać wpływ przedsięwzięcia morskiej fauny wiatrowej przyłączone środowisko. Wtedy będziemy też dokładnie wiedzieć, jak oddziałujemy, co musimy zrobić, żeby ewentualnie zmniejszyć oddziaływanie. Natomiast po dotychczasowych doświadczeniach jesteśmy tutaj jak najbardziej pozytywnie nastawieni, bo znajemy, co dokładnie mamy w środowisku, jakie mamy wrażliwe tak zwane receptory środowiskowe. Badania te służą do tego, aby tak naprawdę zinwentaryzować stan środowiska morskiego na obszarze morskiej farmy wiatrowej jako podstawę do oceny oddziaływania tej farmy wiatrowej na poszczególne elementy tego środowiska. Spodziewamy się, że takim tematem ważnym będzie oddziaływanie na ssaki morskie, na ssaki. Tutaj oddziaływanie na ssaki morskie, tutaj mamy z powodu emisji hałasu podwodnego, ale są oczywiście jak najbardziej technologie pozwalające na obniżenie tego poziomu hałasu. Urządzenia, które będziemy instalowali na obszarze przyszłej farmy wiatrowej, są urządzeniami w zupełności autonomicznymi, z własnym zasilaniem, z własną pamięcią, oczywiście zabezpieczonymi przed warunkami wysokiego ciśnienia w wodzie, nieprzeciekającymi, dedykowanymi do pomiarów w wodzie. Każdy z tych urządzeń ma swoje unikalne ustawienia, tak żeby rejestrowały te parametry, które nas najbardziej interesują w procesie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, jaką jest farma wiatrowa. Te urządzenia są przy każdym serwisie wyławiane, dane są zgrywane lub wymieniane są karty pamięci, no i potem opracowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania w laboratoriach. Wykonując badania środowiskowe, przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko, no przede wszystkim zwracam uwagę na to, żeby nie generować tego negatywnego wpływu na środowisko. Jest to oczywiście do pogodzenia, to wymaga zaangażowania po stronie inwestora, ale jest możliwe pogodzenie współistnienia i morskiej farmy wiatrowej, i zachowania bogactwa środowiska, i też interesów innych użytkowników morza.